Tak, tamta brama była chyba ciężka. Przepraszam, nie gniewasz się? Lecimy dalej z LEGO Star Wars Skywalker Saga. Powoli, powoli będziemy kończyć oryginalną trylogię. Jesteśmy na Endorze w wiosce Ewoków. Jest Leia, jest Luke. Tutaj będzie bardzo dużo opcji na różnych bohaterów. Na razie zadanko, później interakcje. Lecimy z koksem. Wiesz, jak się lata śmigaczem? Tak szybko, tak niesamowicie, tak niebezpiecznie. W życiu nie czułem takich emocji. Obudziłem we mnie potrzebę jeszcze większej prędkości. Oto Need for Speeda. Wyścigi! Zbudować własną maszynę. Może będą tutaj ścigani ścigaczy? Może będą tutaj wyścigi? Dobra, potrzebujemy części, tak? Mos Espa, Bespin. Ściganie ścigaczy. No to idziemy najpierw tutaj przyrządzić jakiś wytrawny ścigacz. No i będziemy kombinować. Oczywiście jeszcze druga gwiazda śmierci jest tutaj w planach, ale zobaczmy, co tutaj mamy. W wielkiej skrzyni. Chłopie! Wiem, o co ci chodzi w ogóle? W wielkiej skrzyni jakiejś. Może tutaj? A nie! Tu będzie bliżej, tu będzie bliżej. Okej, coś tu się wyprawia, ktoś coś wie. Jak szukasz sprzętu do ścigania, po tamtej stronie miasta jest sklep, który takie sprzedaje. Tylko kiedy ostatnio tam poszłam, ceny były z kosmosu. A, czyli kosmiczne ceny. No to dobrze, dobrze. Ja mam na wszystko gotóweczkę. Może to tutaj, co? Bo tu są jakieś części. Pyk, pyk. No i super, dobra, mamy te wszystkie trzy. Okej, czyli ten obszar wyczyszczony. Dobra, ten obszar wyczyszczony. Teraz musimy się dostać do tego sklepu, nie? Dobra, czyli ten sklepik będzie tutaj, nie? Tutaj poniżej. Dzień dobry, dzień dobry! Nie miewam tu już tylu klientów, co kiedyś, więc niestety muszę podnosić ceny. I dopóki nie zacznie się ich pojawiać więcej, będą musiały takie wysokie zostać. Po ile to masz, panie? 100 000! Z tobą to przyjemność. Wróć tu kiedyś. Proszę. Drogo, panie! Drogo, panie! Co tu jeszcze można kupić? Mogę tu jeszcze wrócić? A, po prostu muszę wziąć swój przedmiot. No dobra. Interesy to powiedzmy, że interesy. Nie, że przyjemność. No i chyba musimy już stąd uciekać, nie? Reszta powinna być na Mos Espa. Tak mi się wydaje. Chociaż tutaj niby jeszcze coś tam ode mnie chcą. Panie! Jeszcze coś mi sprzedasz? Może Luke tutaj poczuje moc. No myślę, że nie. Dobra, lecimy na Mos Espa. Powinny być kolejne części. Halo, halo, potrzebuję fajnych części do śmigacza. Kto mi tutaj sprzeda? Albo za darmo. 100 tysięcy to naprawdę spora sumka. Tylko jeśli najpierw wygrasz wyścig, odłato, co powiesz? A co ja mogę powiedzieć? Że wygram ten wyścig. Dobra, części 40 sekund, dobra, wyścig, let's go! A co to, na pieszo? Dobra, dostałem jakiś tutaj pojazd, ale myślę, że to nie będzie dobry pomysł. Tutaj musimy z buta. Dobra, to jest po prostu taki wyścig na trampolinach. Okej. Jak w Dying Light'cie. Dobra, gdzie jest kolejny? Tutaj. Tak, to jest po prostu wyścig na pieszo. Tego się nie spodziewałem, że to będzie wyścig na pieszo. Po trampolinach. Dobra, 40 trzeba ubić. Okej. Dawaj, dawaj.
No i super, złoto, 35. No i co? Igi! Besima! Woto ojo patos, minchando. Miał guajany domikać. Jaba grancia łato. No nie wiem. Czegoś tutaj zabrakło, wiesz? Czegoś tutaj zabrakło. Nie podałeś ceny, co się stanie, jak przegram. Pink. Dobra, mamy część. I teraz jeszcze trzy kolejne jakieś takie kółeczka zamachowe. I powinien śmigać ten śmigacz. Mam nadzieję, że będzie wyścig na Endorze, bo wyścigi na Endorze to jest emocjonująca rozgrywka. Szukasz części do ścigacza? To jesteś gdzie trzeba. Czego nie dasz rady kupić u sprzedawców? Pewnie będzie leżało gdzieś koło stadionu. A jak i tam nie znajdziesz, to popytaj w mieście w chmurach. Więc właściwie może nie jesteś gdzie trzeba. No się okaże. Co? Ej, ty normalny jesteś? A może wrócimy do tego handlarza, co? Jest to możliwe. O dobra, tu jest. Czyli trzeba rozwalać złom. Miałem nosa. Stare śmigacze jakieś. Dobra, jest drugi. Jakby się okazało, że ten trzeci trzeba kupić, to was tutaj oskubię. Będzie tu. Dobra, jest git. Mamy wszystkie. Wracamy na ełoczki. Wyciągnijcie mnie, pomocy! No i co tam? Będzie ten śmigacz? Oj. Tyle części! Bierz się za budowanie! Szybko, szybko zbuduj! To jest jakiś ultra śmigacz? Nie znałem tego. Fajne. Na Tatuin! Dobra, dobra. Ostatnia przysługa. Przemyć Pablo Zendoru na Tatuin. Dobra, marzenie się spełni. Przestrzeń Tatuin. Marzenie się spełni naszego dzielnego ełoczka, bo on chce wygrać nagrodę. Spokojnie, spokojnie, pomożemy. Słyszałem, że ktoś transportuje całkiem nowy ścigacz. To przypadkiem nie ty, co? Nie, no gdzie ja? Widziałeś pan gdzieś tu ścigacz? To jest taki mały ładuneczek. Ale myślę, że... Ełoczek naprawdę sprytnie to zrobił, bo on ma taki ścigacz, który można sprasować. I później on tak pęcznieje jak jedzenie Rey, nie? No, ładnie zapakowany, ładnie zapakowany. Folię bąbelkową. Kopertę. No i super. Nic nie wiadomo. Pewnie, że nie zwieje. No, gdzie ja bym miał zwijać z tego sektora? Mi tu się podoba. Dobra, strefa oczyszczona. Pff, lecimy na kolejną. Do 3 razy sztuka. Żeby wygrać na Tatooine, to by Anakin musiał troszkę podrosnąć, żeby nie brał udziału. Aha. Oni są chyba po 6 epizodzie. To raczej Anakina nie będzie. Dobra, 10 w skali Beauforta. Mamy 4. Pięknie. Niezawodny soku milenium. Luke i Leia prowadzą. Ale tutaj na Endorze naprawdę sporo różnych bohaterów wam przedstawię. Jest jeszcze interakcja 3PO z Wicketem, z jednym z ełoczków. No może za chwilę, może za chwilę. Po tej misji. A jeszcze miałem wam pokazać ostatnio Rancora chyba. Nie wiem, czy pokazałem, ale wydaje mi się, że nie. To jeszcze Rancora wam pokażę z Luke'iem. Bo jest też świetna interakcja. To powinno być na Tatooine, oczywiście tam
blisko Jabby, ale... Ale tam też się sporo działo ostatnio. Był Boba Fett. Na Tatooine. Jednak gdzieś tutaj. Trzeba się zgłosić na statek. Halo, halo! Oj. Co się dzieje? Nie chcecie ze mną pogadać nawet? Zwariowali. Dobra, witam serdecznie. Ja z misją ratunkową. O nie. Wyścigu wyścigaczy. Zabiorę cię do Mos Espa. Dzięki, dzięki! Zobaczyć go w akcji? No nie wiem, nie wiem. Spokojnie, spokojnie, mamy koniec misyjki i dostaliśmy Paplo! Kup postać, mieszkaniec wioski Jasnego Drzewa na zalesionym księżycu Endor. Dobra, widzimy się z powrotem. Tu jeszcze mamy innych ełoczków, nie? Jeszcze jest wódz Apaczów. Fajnie. To teraz będziemy mieli zbieraczy. Widzimy się na Endorze i tam troszkę interakcji wam pokażę. O nie, znowu? W moim oprogramowaniu nie ma funkcji udawania bóstwa. Dobra, jest Wicked i 3PO. Mega sprawa. Ale co ciekawe, tutaj nie można wybrać Rancora na Endorze. Na Endorze w ogóle nie można wybrać Rancora. To jest jakiś hardcore. Zobaczcie, jest zablokowany. Jako jedyna postać. I chyba tylko na Tatooine. To może na koniec wam pokażę, ale mamy kolejne misje jako Wicked. Tak blisko, a tak daleko. Czy to naprawdę koniec najlepszego endorskiego łowcy? Tiba? Nie, 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 tak nie może być. Kondor smoka, tak? Kondoro smoka. Tak. Dobra, musimy jakiegoś małego smoka czerwonego upolować. Ale gdzie on by był? Gdzie on by był, panie? W wiosce ełoków. Patrzcie, może w ten sposób, może łuczkiem. Dobra, dobra. Chociaż byśmy sobie wzięli do pomocy... Może Hanna Solo z... Hanna Solo z Endoru? Bierzemy się do roboty? O. Też super. Oj! Dobra, jest! Zauważyłem jakieś takie opierzenie spadające. Ale to będzie... To będzie mocna przeprawa, widzę. Gdzie on poleciał, ten ptak? Ale jazda. Dobra, gdzieś tutaj. Musiałbym chyba wyżej jakoś wejść. Mieć lepszy ogląd sytuacji. Dobra, wejdę sobie wyżej. Bo on teraz poleciał, co? Ale jazda. Dobra, to jest polowanko. Polowanko jak ełoczki. Han Solo pomoże. Nie chcieliście Hanna Solo w wiosce? To Han Solo pokaże, jak się tutaj tropi. Dobra, dobra. Tam poleciał, tak? Szybko, szybko! Dobra, jest kolejna. Kolejna faza. Ładnie, ładnie. Gdzie teraz? No ja wiem, ale ja teraz mam polowanko. To nie mogę teraz. Nie wie pani, jak polowanko jest trudne? Dobra, co mi tutaj powiecie? Co mi powiecie o tym latającym smoku czerwonym? To na najwyższe piętro trzeba wejść. Dobra, widzę go. Na mnie nie patrz. No i siup. Jeszcze trzeba go teraz zabrać, dorwać. I będą zadowoleni. Tutaj.
Dzwonię, dzwonię po pomoc. Proszę tutaj zawinąć w sreberko. No i mamy. Wracamy do naszego... Tak, wraca! Ze wspaniałym... Kondorosmokiem. Chwała czeka. Dobra, super, super. Mam cię na oku. 3PO. Dobra, fajnie, fajnie. Mamy kolejnego zbieracza. A to wam pokażę te nowe ełoczki może, co? Oni jak z łowów na ełoki wyglądają. No, taki był. Taki też był. Dobra, to ełoczki. Ełoczki idą na kolejną misję. Ciekawe, czy dadzą radę. Endorwać szturmowca. Dobra, dobra. Który to tutaj prosi o jakieś pomocne dłonie? Małe pomocne dłonie ełoczków. Dobra, powinien być tu. Jeszcze będzie wódz na koniec. Dzień dobry. Wiedziałem, że mieszanie się w sprawy rebeliantów przyniesie kłopoty. Teraz Imperium przybywa powziąć odwet. Wypędzić. Pokój w lesie. Dobra, przepędzimy. Przepędzimy dziadostwo. Przepędzimy. Nie bójta się. 10? Dobra. Łowy. Łowy ełoków. To jest ten tryb. To jest dokładnie ten tryb. Łowy ełoków. Musimy znaleźć. Potem kończymy przerwę i zaczynamy ścinać drzewa i kop. Co ty tu robisz? Przerywasz właśnie. Co ty tu robisz? Przerywasz właśnie naszą obowią. Co ty tu robisz? O czym ty mówisz w ogóle? Dobra, poleciał. O, ten łuczek coś tam potrafi. Dobra, trzech pękło. Jeszcze tu jest jeden. Dobra, daliśmy radę. Kolejna ekipa powinna być gdzieś wyżej. Gdzieś wyżej. To są łowy. Łowy na ełoczki. Kto grał w ten tryb w Battlefroncie 2? To był istny horror. Istny horror, wam powiem. Słyszeliście generała? Znaleźć suche miejsce, na którym... I tu jest jeszcze ten! Dobra, już 10. Dobra, pięknie. 7. Zrobione? Zrobione. Jeszcze jakaś trójeczka musi być w innym miejscu. Jeszcze wyżej. Dobra. Drogi ełoczku, spróbuj swoich sił, bo naprawdę fajnie ci idzie. Fajnie ci idzie. Myślę, że wypełnisz swoje przeznaczenie i będziesz wybawcą wioski ełoków. Tak, tak. To było pisane dla ciebie. Zobaczymy, jacy będą uroczy po 18-godzinnej zmianie w kantynie na niewidzielu. To był oficer nawet. Super. Zrobione, panie kapitanie. No pewnie. Dobra, super, super. Endorwać szturmowca. Misja ukończona. Dostaliśmy Lograja, tak? Ale będziemy mieli tych zbieraczy. Chyba wszystkich już tutaj odblokujemy. Tak wygląda. Super sprawa.
Teraz, proszę państwa, jest tu kolejna misja, ale ona jest zablokowana. Wódz, musimy ukończyć totemowy transport na wiosce Ełoków. No to spróbuję ukończyć. Okej, okay, zrobiłem tą małą łamigłówkę i mamy zadanie od mistrza Ełoków. Tak, zrobiłem taką kapliczkę z 3PO. Cztery posągi. Proszę bardzo. Najpiękniejsze kwiaty jeszcze. Bóg zasługuje, tak? Na nabu, jawinio oraz tako danie. No dobrze, dobrze. Polecimy na różne planety. To tam wam może Rancora pokażę. To najpierw Takodana. Może Takodana. Zamek Masa, oj. Niebawem tam będziemy już, w 7 epizodzie. Super, super. No to zobaczmy. Tak, tamta brama była chyba ciężka. Przepraszam, nie gniewasz się? Tak, ta brama była bardzo ciężka, nie Rancor? Dobra, patrzcie jaki on jest ogromny. Może kwiatki sobie Rancor pozbiera? Aha, on wszystkich miażdży. Dobra, to nie za bardzo. Ale tak wygląda interakcja, nie? Tak wygląda interakcja. Weźmiemy sobie... A tego. Pamiętam, że widziałam takie kwiaty w jaskiniach w okolicy zamku. Pewnie to jedne z tych, które lubią ciemności czy coś takiego. Uwierz, wiem o roślinach wszystko. Moja córka ma żyłkę do ogrodnictwa. Chyba tak w przenośni. Żyłkę, tak? Do ogrodnictwa. Ale patrzcie, jaki ten ełok jest bardzo szybki. Według mapy zamek Mas powinien być dokładnie tutaj. Żołnierze, ognia! Słucham? Gdzie te kwiatki? Gdzie te kwiatki fantastyczne? Może gdzieś tu, co? Bo my te białe potrzebujemy. Luku! Luku! Luknijże na te kwiatki jakieś białe. Może tutaj do góry? Na w jaskini miały być. Niby to. Luk jak luknie to... Nie ma kwiatków we wsi. Dobra, możemy iść dalej, wracamy. Dzień dobry! Mojsa! Twoisa bardzo, bardzo uważa, żeby do zimno wody nie wpadła, jak po nie pójdzie. Do zimno wody? Myślisz, że to będzie tu? Tu są jakieś kwiatuszki. Raz. Ale ja bym chciał je zdobyć, naprawdę. Dobra. Okej, okay, czyli tu mamy pierwsze. Nie jest wcale takie łatwe. Drugie. Ktoś mi mówi, że dam sobie radę. Dasz sobie radę, Luku Skywalkerze. Takie rzeczy żeś robił. Ale do zimno wody? Lepiej nie wpadać. Dobra, tu jest kolejny. Potrzebujemy 5 takich. Tam widzę jeszcze jeden, a tu jeszcze do góry? Chyba nie. No, Twoisa nieźle podpowiedzieć. Dobra, tu jest ostatni. Pyk, pyk, pyk. No i śmigamy teraz na Jawin 4. 5 pięknych kwiatuszków. Wydaje mi się, że te twoje kwiatki można znaleźć na łąkach na zewnątrz bazy. Patrz tylko w górę, a na pewno je zauważysz. Nie patrz w górę. Dobra, dobra. Czyli kwiatki na górze. Są. Pyk. Jeden zebrany. Jak tam, ełoczki? Dobrze się bawicie? Drugi zebrany. Jak coś byś widział, drogi ełoczku, daj znaka. Daj znaka.
Bo tu chyba wszystkich nie będzie w jednym miejscu. Na to wygląda. Trzy mamy zrobione. Tak. To jeszcze do innej lokalizacji trzeba się przenieść. Pa 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 pa. Tak, możesz to zrobić, Luke Skywalkerze. Żaden Sith ci się nie oprze. I teraz ostatnie nasionko kwiatek. Dobra, wracamy na wioskę Ewoczków. Na pomoc, ratunku! Piękne, wspaniałe, cudowne, fantastyczne, niesamowite! Wiedziałem, że będą niesamowite. Stokrotne podziękowania! Dobra, będziemy mieli super kwiecone to wszystko. Patrzcie, jakie ładne. Drzemie tu moc. Wódz! Wódz, proszę państwa. No to mamy... Ale sobie śpiewają. Dobra, wybrałem tego wodza? Wybrałem, a tu kogo jeszcze mamy? Tido. Ukończ, kiedy Luga daje nogę. O. Dobra, Tido to jeszcze będzie. Tak wygląda nasz wódz, super sprawa. No to wiecie co, tutaj na Endorze wygląda to w ten sposób, że mamy już tylko jedną kula zguby 3. Że mamy już tylko jedną misję, natomiast myślę, że Gwiazdę Śmierci zrobimy sobie już osobno. Więc wyczekujcie w kolejnym odcinku właśnie... Ale jazda! Właśnie tej misji zrobimy sobie drugą Gwiazdę Śmierci i może już polecimy też na przebudzenie mocy na Jakku, bo widzę, że niektóre misje też się tutaj ładnie jakoś zazębiają z tą wioską, więc to by też było fajnie zrobić. Także wielkie dzięki za oglądanie, tutaj macie kolejny materiał, dajcie znać, jak wam się podobają te odcinki poboczne. Dzięki patronom wspierającym, niech moc będzie z wami.